Sigmund Freud. W nieświadomym człowieku tkwi jego tragiczny los. Jeżeli nie potrafiłeś wytępić w sobie występnych pragnień, żyją one w tobie nieświadomie, a więc jesteś winny. Tak więc przekonanie nazywamy złudzeniem, gdy czynnikiem, który w decydujący sposób wpływa na jego treść, jest myślenie życzeniowe. Czyniąc tak, nie zajmujemy się jego związkiem z rzeczywistością, tak jak same złudzenia nie poddają się weryfikacji. Wielkie pytanie, na które nigdy nie odpowiedziałem i na które wciąż nie potrafię odpowiedzieć pomimo 30 lat badań nad kobiecą duszą, brzmi: czego pragną kobiety? To, co człowiek sam wie i to, czego dowiedział się od kogoś innego, to nie to samo. Wolność indywidualna nie jest dobrem kultury. Największa wolność panowała przed powstaniem wszelkiej kultury, w owym jednak czasie nie miała ona najczęściej żadnej wartości. Zanim zdiagnozujesz u siebie depresję lub niską samoocenę, najpierw upewnij się, czy po prostu nie jesteś otoczony dupkami. Postępy techniczne nie mają żadnej wartości dla naszej ekonomii szczęścia. Zero nienawidzi innych liczb. Szczęśliwy nie fantazjuje nigdy. Czyni to jedynie niezadowolony. Niezaspokojone życzenia są siłą napędową fantazji i każda poszczególna fantazja jest spełnieniem życzenia, korekturą niezadowalającej rzeczywistości. Depresja to zamrożony strach. Jedyną osobą, z którą musisz się porównywać, jesteś ty sam z przeszłości, a jedyną osobą, od której powinieneś być lepszy, jesteś ty sam teraz. Gdy nie ma się tego, czego się chce, trzeba chcieć tego, co się ma. Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia, jak wtedy, gdy kochamy. Źródło pochodzenia naszych cierpień to przewaga natury, ułomność naszego ciała i niedoskonałość instytucji regulujących stosunki międzyludzkie w rodzinie, państwie i społeczeństwie. Gdyby młodość wiedziała, a gdyby starość mogła. Całe życie rodzinne jest zorganizowane wokół najbardziej ułomnej osoby. Przeciwieństwem zabawy nie jest powaga, lecz rzeczywistość. W małych sprawach ufaj rozumowi, w dużych ufaj sercu. Dążymy bardziej do tego, by oddalić od siebie cierpienie, niż by zyskać przyjemność. Żaden śmiertelnik nie jest w stanie dochować tajemnicy. Jeśli jego usta milczą, jego palce mówią, zdrada sączy się z niego wszystkimi porami. Ludzie na ogół są nieszczerzy w sprawach seksualnych, nie eksponują otwarcie swojej seksualności, ale raczej ją ukrywają, zakładając ciasny płaszcz, jakby w świecie stosunków seksualnych zawsze była zła pogoda. Religia jest uniwersalną, kompulsywną nerwicą.
Człowiek jest czasami bardziej hojny, gdy ma mało pieniędzy, niż gdy ma dużo. Być może dlatego, by nie myśleć, że ich nie ma. Zakres czyjejś osobowości jest określony przez wielkość problemu, który jest w stanie wytrącić go z równowagi. Tylko całkowity brak seksu można uznać za dewiację seksualną. Wszystko inne jest kwestią gustu. Zazdrość jest destrukcyjna. Nie ulegaj jej. Żyj według własnych zasad. Moralny jest taki człowiek, który reaguje już na samą pokusę wewnętrzną, nie ulegając jej. To, co określamy mianem naszego charakteru, sprowadza się przecież do śladów wspomnieniowych naszych wrażeń. I to właśnie takich wrażeń, które najsilniej na nas oddziaływały, wrażeń z okresu naszej młodości, które prawie nigdy nie stają się świadome. Im mniej człowiek wie o przeszłości i teraźniejszości, tym bardziej niepewny staje się jego sąd o przyszłości. Marzenie senne pojawia się tylko jako nawiązanie do tych spraw, które dostarczyły nam pokarmu myślowego w ciągu dnia. Można tu dołączyć interesujący przypadek polegający na tym, że szczęścia życiowego przeważnie poszukuje się w zaznawaniu piękna, gdziekolwiek się ono ukazuje naszym umysłom i naszemu osądowi. Piękna ludzkich form i gestów, przedmiotów natury i krajobrazów, dzieł artystycznych, a nawet naukowych. To estetyczne nastawienie do celu życia oferuje niewielką osłonę przeciwko grożącym cierpieniom. Może jednak wiele z nich zrekompensować. Wszystko, co wyparte, jest też nieświadome, ale nie o wszystkim, co nieświadome, możemy powiedzieć, że jest wyparte. Bierność, masochizm i narcyzm są najbardziej znamiennymi, uwarunkowanymi biologicznie cechami kobiet. Człowiek nie powinien dążyć do eliminowania swoich kompleksów, ale do pogodzenia się z nimi. To one słusznie kierują jego postępowaniem w świecie. Tak jak nikogo nie można zmusić do wiary, tak też nikogo nie można zmusić do niewierzenia. Umysł jest jak góra lodowa, która unosi się nad powierzchnią wody w 1/7 swojej objętości. Poszukujesz siły i pewności siebie na zewnątrz, a powinieneś spojrzeć w głąb siebie. One są tam od zawsze. Jedynym wstydem w masturbacji jest wstyd, że nie robi się tego dobrze. My, dorośli, nie rozumiemy dzieci, ponieważ nie rozumiemy już własnego dzieciństwa. Dojrzałość to umiejętność odraczania gratyfikacji. Energiczny i odnoszący sukcesy człowiek to ten, któremu udaje się przekształcić fantazję w rzeczywistość. W dzieciństwie nie ma potrzeby tak silnej, jak potrzeba bycia chronionym przez ojca. Przychodzimy na świat samotnie i samotnie go opuszczamy. Ciężko jest znieść jarzmo życia. Przynosi nam ono zbyt wiele bólu, rozczarowań, zadań, których nie sposób rozwiązać. Nie możemy tego znieść, nie sięgając po środki odurzające.
kategoryczne reguły logiki nie obowiązują w nieświadomości. Jest ona królestwem alogiczności. Nie dobieramy się przypadkowo, spotykamy tylko tych, którzy już istnieją w naszej podświadomości. Nic nie kosztuje nas tak dużo w życiu jak choroba i jej ignorowanie. Nie mamy innego środka, by opanować nasze popędy, jak tylko inteligencja. Kompleksy wyładowują się również w marzeniach na jawie, a także w przeróżnych błędach i usterkach, jakie popełniamy w całej psychopatologii życia codziennego. We wszystkich epokach niemoralność znajdowała w religii nie mniejsze wsparcie niż moralność. Przekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce. Tajemnica ludzkiej duszy leży w psychicznych dramatach dzieciństwa. Dojdź do sedna tych dramatów, a nadejdzie uzdrowienie. Niewyrażone emocje nigdy nie umierają, zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci. Pewnego dnia, z perspektywy czasu, lata zmagań wydadzą ci się najpiękniejsze. Komu brakuje seksu, mówi o seksie. Głodny mówi o jedzeniu, kto nie ma pieniędzy, mówi o pieniądzach. Dlatego politycy i bankierzy rozmawiają o moralności. Z twoich słabości wyniknie twoja siła. Szaleniec to marzyciel, który został wybudzony ze snu. Większość ludzi tak naprawdę nie pragnie wolności, ponieważ wolność niesie ze sobą odpowiedzialność, a odpowiedzialność jest dla większości ludzi przerażająca. Szczęście to marzenie dziecka spełnione w dorosłości. Idealna, wieczna miłość oczyszczona z wszelkiej nienawiści istnieje tylko między uzależnionym a jego narkotykiem. Gdy niebo mi oporne, piekło wzruszę do dna. Masturbacja to jedno z głównych uzależnień. Kolejne to uzależnienie od alkoholu, tytoniu i narkotyków, ale to tylko substytuty. Śmierć ojca jest najtragiczniejszym wydarzeniem, najbardziej bolesną i przejmującą stratą w życiu mężczyzny. Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem. Od błędu do błędu odkrywa się całą prawdę. Zapracowanego człowieka rzadko odwiedzają bezczynni przyjaciele. Żadne muchy nie lecą do wrzącego garnka. Dokąd odchodzi myśl, gdy zostaje zapomniana? Psy kochają swoich przyjaciół i gryzą swoich wrogów. Zupełnie inaczej niż ludzie, którzy nie są zdolni do czystej miłości i zawsze mieszają miłość i nienawiść. Im doskonalsza osoba jest na zewnątrz, tym więcej demonów ma w środku. W głębi serca jestem przekonany, że moi drodzy bliźni z kilkoma wyjątkami są bezwartościowi. Kobieta nie chce uprawiać seksu z mężczyzną, który nie rozumie jej sygnałów.
jeśli chodzi o sprawy religii, ludzie są winni wszelkich możliwych nieuczciwości i występków intelektualnych. Sport jest sublimacją popędu do przyglądania się i tendencji sadystycznych, ekshibicjonistycznych, homoerotycznych i erotyki ruchowej. Wszystko, co robisz w łóżku, jest doskonałe i absolutnie dopuszczalne, tylko obu stronom musi się to podobać. Ludzie są bardziej moralni niż myślą i znacznie bardziej niemoralni niż sobie wyobrażają. Seksualność jest kluczem do problemu psychoneuroz i nerwic w ogóle. Nikt, kto gardzi kluczem, nigdy nie będzie w stanie otworzyć drzwi. Neurotycy narzekają na swoją chorobę, ale wykorzystują ją w pełni, a jeśli chodzi o jej odebranie, będą jej bronić jak lwica swoich młodych. Nauka nie ma zamiaru straszyć ani pocieszać. Kto kocha, staje się pokorny. Ci, którzy kochają, że tak powiem, zastawili część swojego narcyzmu. Każdy człowiek powinien znaleźć swój własny sposób na szczęście. Kobieta powinna zmiękczyć mężczyznę, ale go nie osłabić. Śnimy, żebyśmy nie musieli się obudzić, ponieważ chcemy spać. Właściwie każdy normalny człowiek jest normalny tylko częściowo. Ja dziś paniom życzę, żeby przestało się paniom śnić, a zaczęło przytrafiać. Psychologicznie rzecz biorąc, dziecko jest ojcem człowieka dorosłego. Człowiek musi kochać, aby być zdrowym. Szczególnej zaś uwagi wymaga sytuacja, gdy większa liczba ludzi wspólnie podejmuje próbę zapewnienia sobie szczęścia i ochrony przed cierpieniem, tak przetwarzając rzeczywistość, że nosi to wszelkie cechy obłędu. Mianem takiego masowego obłędu musimy określić także religię ludzkości, choć rzecz jasna, nigdy nie rozpozna tego obłędu ten, kto sam go podziela. Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę. Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji. Pierwszą oznaką głupoty jest całkowity brak wstydu. Za postęp kultury płacimy utratą szczęścia w wyniku podwyższenia poczucia winy. Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia. Mała, prymitywna istota, dziecko, ma w ciągu niewielu lat stać się cywilizowanym człowiekiem, niezwykle długi okres dziejów kultury ludzkiej powtórzyć w zgoła niesamowitym skrócie. Osiągnięcie to zostaje umożliwione dzięki dziedzicznej dyspozycji, jednakże prawie nigdy nie może dojść do skutku bez pomocy wychowania, wpływu rodziców, które, jako czynniki zwiastujące superego, ograniczają aktywność ja za pomocą zakazów i kar oraz sprzyjają wcześniejszemu pojawieniu się stłumień lub też je wymuszają. Człowiek broni się przed strachem za pomocą lęku. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów.
zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Carl Jung. 3. Viktor Frankl.